one and I wanna be the mighty power like Crocodile. Cause I be the best bitch. Stop is there to hear, but clear, what's to hear? It's not real, I'm on the mic, to your killer, I'm on the sound. The biggest dealer, we get the soldiers all time winner. Pull! Za imprezę, opowiedz mi proszę o tym. Funk Voyage odbywa się na takim oto stateczku, można prosić bliżej, nie? Tak. To jest statek typu Goplana. Płynęliśmy w rytmie funk. Muzyka z winyli, z płyt winylowych. Jasne. Bez laptopów, bez MP3, bez cyfrowej techniki. W tej imprezie Funk Voyage nie idziemy na kompromisy. Czyli moglibyśmy sobie wziąć laptopka, wejść na stateczek, podłączyć się do głośników i wszyscy byliby zadowoleni, ale no właśnie. Nie o no to chodzi. Nie mają być zadowoleni. Nie mają być zadowoleni. Chodzi mają o to, być że ma... mają. Tak, ale żebyś wiedział, coś w tym jest. Dlatego nie chodzi o to, żeby wkurzać ludzi, ale chodzi o jakieś napięcie. Przede wszystkim chodzi o jakość dźwięku, no bo czyszcząca płyta to jest tak naprawdę jakość. To jest coś, co. Co jest dobre. To jest taki prosty jeden element całej tej układanki pod tytułem Funk Voyage, pod tytułem funkowa impreza, ale to jest ważne. Nikt, żaden szanowany DJ grający funk nie gra z CD. Można skreczować, można zatrzymywać szybko, wolniej, można robić przedziwne rzeczy z igłą samą, czego nie można robić nawet z najdroższymi, najnowocześniejszymi odtwarzaczami płyt CD. B-boy to jest osoba, która zajmuje się tańcem, który ma właśnie taką nazwę, b-boying, komercyjnie znany jako breakdance. B-boying jest to nazwa, która właśnie na początku powstała w połowie lat 70., początku 80., kiedy ten taniec się tworzył. I b-boy oznacza, jest wiele różnych jakby definicji tego terminu. B na początku jakby stoi za breakboy, beatboy, bronzeboy. Coś w tym rodzaju. Generalnie b-boying to jest jakby podstawowa nazwa tego tańca. Zanim ogólnie wytworzyła się nazwa i termin hip-hop, to b-boying powiedzmy już był wcześniej i te wszystkie elementy z tym związane, czyli granie imprez przez DJ-ów, MC, który stoi za mikrofonem i MCs nawet byli później po b-boyach powiedzmy. A funk jest bardziej alternatywny mi się wydaje i więcej. Przez całą imprezę można puszczać tyle różnych kawałków i chodzić codziennie na tej imprezy i słuchać codziennie funku, który i tak będzie nowy i różny, bo tego jest tyle jednak. Ma swoją już historię ten taniec. Myślę, że z 5 razy w tygodniu jesteśmy na treningu. Oprócz tego jeszcze zawody, czyli prawie codziennie. No gdzie trenujecie? Macie jakieś miejsce? No, domy kultury, na DWA, pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy tej placówce, wspomaga nas, ale to mówisz serio. Bo człowiek, jeżeli coś umie, to zamyka się w pewnych moich schematach, a jeżeli starasz się tego powoli pozbywać, to potem można lecieć totalnie na spontanie, tak zwane. Rozszerza się ten freestyle, tak powiem. On jest nieograniczony jak wszechświat, bo teraz bardziej się go odkrywa. Tak mi się zdaje przynajmniej. Chcesz fanki? Czy bluesa? Coś ci powiem. Na statku był b-boying, dlatego że b-boying czerpie wiele z funku. Funk jest nie tylko stylem muzyki, ale też stylem tańca. Funk Voyage to jest impreza dla ludzi pozytywnych, radosnych. To jest ludzi aktywnych, ludzi, którzy przychodzą w jakimś celu. Jak my napisaliśmy, promując tą imprezę, że chcemy, żeby ludzie się ubrali w stylu retro, żeby się fajnie na kolorowo poprzebierali, ale ja nie mówię tu oczywiście o jakichś perukach, dzikich disco, afro, Elvisach, to ci ludzie to zrobili. Czyli ktoś, kto wykonał jakiś wysiłek, w cudzysłowie, prawda, bo co to za wysiłek, to jest więcej radości, to ta osoba będzie inaczej podchodziła do tej imprezy. Chodzi o to, żeby czuć rytm. O to chodzi, żeby czuć groove tak zwany. Yo, funky monkey, przyznaj, rymam i zabijam stylem, bo znam się na tyle, że mogę ciąć tutaj w tym chile. Dobrze ty, bo robię ten flow wkrótce, człowieku obadamy to razem z Antonem Przywódcę. Jestem MC. Rozkręcam imprezy po prostu na mikrofonie, żeby ludzie się bujali i czuli to, że jest ktoś, kto ma moc, kto daje tą moc i chce, żeby wszyscy mieli tą moc i żeby była jedna wielka bujanka. Ziomek co rano, jak Anton chwyta, człowiek mnie za kolano. Dobrze ty, opowiadam o tym ciągle, bo tak jak łajba, człowieku, dalej to ciągnę. Mistyk, 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 mistyk! Szacun do tego gościa jest mega, bez kitu. Takie to właśnie mamy banie, takie to właśnie mamy bity, takie to właśnie mamy banie, takie te zenity osiągamy, kiedy to ta majka wie, co Antoine. Takie to właśnie bania i taka ta pułapka nie ma. Style generalnie żyje wszędzie i on nie musi się opierać na tym, żeby się jechać, jak się siedzieć z ziomkami na ławce. No. Zależy, co ustalisz po prostu z gościem, z którym masz ochotę freestyle'ować, a tak na ogół to wychodzi w ten sposób, że od słowa do słowa składają ludzie sobie rymy, to wypływa z serca, opowiadają o sytuacji, która jest w danym momencie. Gołda, gołda, płynie, płynie jak przed Rosji Wołga, gorączka, nonsens. W głowie zawrot mam, czy mamy z bazą kontakt, choć obili w dzwonka, to kontrakt, czyli spontan, Wrocław. Freestyle będzie cały czas, freestyle jest w nas, freestyle jest w tych ludziach, słuchaj, to tylko zależy po prostu od postaci, o czym ona nawija, czy ściemnia, czy mówi prawdę. Zgadzam się absolutnie. Powiedz mi, kiedy następna impreza? Następna impreza, chcemy najpóźniej w listopadzie zrobić imprezę w klubie. Będziemy dalej promować b-boying, dalej luźny, fajny styl taneczny. Chcemy, żeby ludzie przyszli na kolorowo ubrani. Szczegóły, no w właśnie, jakim klubie, co godzina, jaki dzień konkretnie. Zapraszam na stronę oficjalną Funk Voyage na stronie MySpace'owej www.myspace.com/funkvoyage. Tak jest francuskiego voyage podróż. Mama, jestem w telewizji. I co? Очень много.